Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Kończy się wrzesień, więc to czas na kolejny przegląd prasy z klockami. Ale na początek prezentuję 5 osób, które ostatnio publicznie zasubskrybowały mój kanał. Przejdźmy zatem do magazynów. Na początek magazyn XXL Ninjago Legacy, numer 5 w cenie 20 zł bez grosza. Figurki, jakie tu dostaniemy, to Kai i Nindroid. Ale to nie wszystko, mamy też nowy album na naklejki wraz z jedną saszetką naklejek. A kolejny numer 21 października, a w nim Zane kontra Whiplash. Tak wygląda nowa saszetka z naklejkami. A tak prezentuje się album. I jest w nim miejsce na 289 naklejek. A tak prezentują się figurki. Kai pojawiał się już wielokrotnie, więc nic nadzwyczajnego. Nadruki na torsie i nóżkach, pod kapturem druga minka i do walki złota katana w ręku. Ciekawszy nieco jest Nindroid, rozzłoszczony wyraz twarzy i nadruk na torsie. Do walki wyposażony jest w piłę na czerwonym uchwycie, wykorzystywanym jako rękojeść do mieczy świetlnych w serii Star Wars. Kolejny magazyn to LEGO Friends, numer 6 w cenie 12,99. Wraz z nim otrzymamy wiewiórkę w domku, a w magazynie pomysł na skrytkę, kolorowanki, plakaty i komiks. Kolejne wydanie 3 listopada, a wraz z nim zestaw do wypieków. Ciekawie wyglądają tutaj płytki z nadrukiem ciastek. Fajnie jakby były dodane jeszcze po jednym w zapasie, co pewnie się nie stanie, ale zobaczymy. I czas na saszetkę z wiewiórką. I tak prezentuje się domek, wygląda nawet nieźle. Po bokach mamy dwa klocki z fakturą cegły, znalazł się tu także grzyb. Szkoda, że nie mamy tu nadruku kropek, byłby to wtedy cenniejszy element. Wiewiórka jest dość spora i wygląda uroczo. W zestawie mamy też dwa żołędzie, zbudowane z groszka i brązowej babeczki. Następny w kolejce jest LEGO City, z kolejnym niestety policjantem, jednak sytuację ratuje policyjny pies. Jest to numer 9 w cenie 15 zł bez grosza. W magazynie znajdziemy podchwytliwe łamigłówki, plakaty, kolejne akta łotrów i komiks. 1 października magazyn zrekompensuje się z dodatkiem, a mianowicie dostaniemy łowcę przygód wraz z wyposażeniem, skorpionem i skarbem. Dodatkowo kolekcjonerska karta z serii Jurassic World. A na okładce znajduje się jeszcze plan lekcji. A tak prezentuje się dodatek. Policjant standardowy w ciemnych okularach. Czapka jest tu nieco rzadszym elementem. W dłoni trzyma radio i kajdanki. Natomiast pies w moim odczuciu ratuje to wydanie magazynu, szczególnie jeśli, tak jak ja, nie mieliście jeszcze takiego w swojej kolekcji, posiada ładny nadruk na pysku. I magazyn Disney Księżniczka. Numer 6 w cenie 15 zł bez grosza. Dodatek, który to otrzymamy, wydaje mi się, że już się pojawił z tym magazynem, jednak jeszcze go nie miałem. A jest to Bryczek i Pani Imbryk na ruchomych talerzach. W magazynie plakaty, kolorowanki i komiks. A w zapowiedzi mamy kolejne wydanie 21 października, jednak nie jest powiedziane, co będzie dodatkiem. Może jeszcze nie mają pomysłu, co dać, żeby nie było powtórzone, więc zostaje poczekać.
Tak prezentuje się dodatek. Mamy tu nadruk na filiżance, jak i na samym imbryku. Ciekawymi elementami są tutaj dwie małe przekładnie, za pomocą których talerze się obracają, a także kółka wózka. Kolejny w przeglądzie LEGO Star Wars, numer 10 za 14,99 wraz z maszyną krączącą AT-ST. W magazynie Galaktyczne Misje, plakaty i komiks. A w kolejnym wydaniu, 5 października, kolejny pojazd, tym razem turboczołg klonów. Po chwili mamy zbudowaną konstrukcję. Jestem zaskoczony, że mimo dziwnego ułożenia nóg stoi ona dosyć stabilnie. Konstrukcja jest poprawna, ale jak dla mnie nie powala. Wieżyczka obraca się dookoła własnej osi. Następny magazyn to LEGO Ninjago z Lloydem i krabami walczącymi na miecze. Numer 9 w cenie 15 zł bez grosza. W magazynie nowe zbroje ninja, plakaty, komiks i po jednej saszetce kart i nowych naklejek. I w kolejnym numerze dostaniemy kola z podwodnym ekwipunkiem. Saszetkę kart i limitowaną kartę z Zeinem. A to już 5 października. A tak prezentuje się figurka z bieżącego numeru. Większość z Was Lloyda w tej wersji pewnie posiada, ponieważ był on wraz z składem w jednym z poprzednich wydań XXL. Posiada ładne nadruki na torsie i nóżkach, alternatywna twarz pod włosami z zieloną przepaską, złota maczeta do obrony. A atakują go dwa żółte kraby z pirackimi szablami w szczypcach. Patrzymy w górę i widzimy niezwykłe ptaki z magazynem LEGO Explorer. Jest to numer 7 w cenie 15 zł bez grosza i wraz z nim dostaniemy polibak z papugą do zbudowania, a w magazynie porady, jak budować lepsze ptaki i fakty o dinozaurach. Listopada, kolejny numer o samochodach, no i ten dodatek akurat mnie nie zachwyca, ale zobaczymy jak będzie, kiedy się ukaże. Może będzie lepszy niż na zdjęciu. Polibak posiada numer 11949. I tak prezentuje się papuga po złożeniu, co trzeba przyznać, kolorystycznie przypomina trochę ptaki z Minecrafta. Jest kolorowa, posiada ruchome skrzydła i ogon. Na pewno fajnie będzie wyglądać na półce. W zapasie mamy białą płytkę 1x1 i oczko.
I ostatni magazyn Lego Batman, numer 5 w cenie 14,99. Dostaniemy figurkę pingwina z robotem. W magazynie Mr. Freeze kontra Robin, plakaty i komiks. A kolejny numer ukaże się 25 listopada, niestety ze słabym dodatkiem, jakim będzie Batman z dwoma batarangami. I przypomnienie, że 1 października nowy numer LEGO Jurassic World i City. I tak wygląda Robo Pingwin. Jak na taką małą skalę wygląda świetnie. Jest też niebezpieczny, bo w jednym ze skrzydeł trzyma dynamit. Na plecach ma kontrolkę do zdalnego odpalania ładunku. Figurka pingwina posiada właśnie pilot do uruchomienia zapalnika, a sama figurka na pewno dołączy do mojej kolekcji złoczyńców z uniwersum DC. Zadowolony wyraz twarzy, z cylindrem na głowie. Nadruk na torsie podkreślający duży brzuch postaci, szkoda tylko, że mamy tutaj krótkie, nieruchome nóżki. Brak alternatywnej miny, na plecach nadruk marynarki. I tak prezentuje się całość dropu z wrześniowych magazynów. Jak zawsze zapraszam do sekcji komentarzy, zachęcam do oceny filmu poprzez kliknięcie odpowiedniej łapki, do subskrypcji mojego kanału oraz obejrzenia poprzednich filmów. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!